Narodziny Jezusa miały miejsce w dość przyziemnych okolicznościach. I nic dziwnego, bo chociaż jest on kimś absolutnie wyjątkowym, to stał się taki jak każdy inny człowiek. Oto Bóg naprawdę stał się jednym z nas. Przyjął ludzkie ciało i ludzką duszę. Bywał głodny, odczuwał pragnienie, miał ludzkie emocje. Prawdopodobnie też czasem chorował. I myślę, że niewiele słów wyrazi tajemnicę wcielenia lepiej niż słowa znanej polskiej kolendy. Bóg się rodzi. Bo czytamy o tym, że Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony. Ogień krzepnie, blask ciemnieje, ma granice nieskończone. Co więcej, Syn Boży nie staje się człowiekiem tylko na chwilę. Rodzi się po to, aby pozostać człowiekiem na zawsze. Nie jest tak, że po swojej śmierci na krzyżu pokryjemu wraca do nieba, porzucając cielesną powłokę, tak jakby nigdy się nic nie wydarzyło. Powraca do życia w ludzkim ciele, chociaż już niezniszczalnym, nieśmiertelnym, uwielbionym, takim jakie i my kiedyś otrzymamy. W tym ciele wstępuje do nieba, w tym ciele wstawia się za nami u swojego Ojca, jako jeden z nas, jako nasz pierworodny brat. I w tym ciele również powróci. A jednocześnie, będąc człowiekiem, Jezus ani na chwilę nie przestaje być Bogiem. I powinniśmy sobie wyobrażać, że stając się człowiekiem, Jezus odłożył swoją boskość na bok. Bo z definicji nie da się przestać być Bogiem. W boskości zawierają się niezmienność i wieczność. Więc Słowo stało się ciałem, pozostając dalej Słowem. Jezus uniżył się, ale dalej pozostawał Panem Wszechświata. Wcielenie Syna Bożego jest tajemnicą, którą może być bardzo ciężko nam objąć rozumem i bardzo ciężko wyrazić słowami. Ale myślę, że w zrozumieniu, co się wtedy wydarzyło, może nam pomóc omówienie tego, czym wcielenie nie było. Kościół starożytny wyznaczył pewne teologiczne granice, wyjście poza które oznaczałoby zaprzeczenie któremuś z aspektów tego, w jaki sposób Biblia opisuje Jezusa. Możemy więc powiedzieć, że wcielenie Syna Bożego nie oznaczało, że Jego boska albo ludzka natura uległy zmianie. O tym już częściowo przed chwilą powiedzieliśmy. Z drugiej strony, boskość i człowieczeństwo nie zmieszały się ze sobą, tak jak w mitycznym Herkulesie, który był pół Bogiem i pół człowiekiem. Nie, Jezus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Po trzecie, te dwie natury nie rozdzieliły się też na dwie osoby. Także musielibyśmy mówić o człowieku Jezusie z Nazaretu i drugiej osobie, odwiecznym Bożym Synu. Nie, mówimy o tym samym Jezusie Chrystusie, o jednej i tej samej osobie. No i w końcu to zjednoczenie boskości i człowieczeństwa oznacza, że one nigdy nie zostaną rozdzielone, ale Jezus już na zawsze będzie tym, kim się stał w wyniku swojego wcielenia. Więc można powiedzieć, że Jezus jest Emanuelem, Bogiem z nami, Bogiem z ludźmi, w sensie głębszym niż kiedykolwiek moglibyśmy sobie to wyobrazić. Jeden jest lekarz, cielesny i zarazem duchowy, zrodzony i niezrodzony, przychodzący w ciele Bóg, w śmierci życie prawdziwe, zrodzony z Marii i zrodzony z Boga, najpierw podległy cierpieniu, a teraz mu już niepodlegający. Jezus Chrystus, nasz Pan.